Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moje drogie rybki w horoskopie rocznym na 2022 rok. Jest to horoskop ogólny, zobaczymy sobie tendencje, jakie będą przy Was w tymże roku. Zobaczymy, jakie wydarzenia się zrealizują, jakie sytuacje mogą być przy Was, jaka energetyka będzie Wam towarzyszyła w tym roku. Także, kochane rybki, horoskop na 2022 rok, ryby. Horoskop ogólny na 2022 rok dla rybek. Ryby 2022. No, kochane rybki, no zaczynacie z niezbyt fajną energią, no ale później jest coraz lepiej, trzeba Wam tylko dodać odwagi, otuchy. No oczywiście po kolei, karta wyjściowa, to co jest teraz lub będzie za chwilę, to piątka mieczy niestety, tak? Ja bardzo nie lubię tej karty, to jest taki sygnał ostrzegawczy dla mnie, tak? Ponieważ na zawsze mi mówię o takim perfidnym kłamstwie. Także albo Wy kogoś chcecie, bądź będziecie chciały okłamać, albo ktoś Was będzie chciał okłamać, tak? No i na to należy uważać. Jeżeli ktoś Was, to należy mieć oczy i uszy szeroko otwarte, tak? Nie dajemy się okłamać. Musimy trzymać dystans, tak? Nie pozwalamy na kłamstwa. Natomiast jeżeli to Wy chciałybyście, moje drogie rybki, kogoś okłamać, to nie warto. Nie warto się posiłkować kłamstwem, pamiętajcie. No tu jest perfidne kłamstwo, także no niestety, no uważajcie. Uważajcie po prostu na kłamstwa. To, co przeszkadza i sedno problemu. W osiągnięciu sukcesu i radości przeszkadza Wam jakaś sytuacja z przeszłości, która wprawiła Was po prostu w dyskomfort, tak? Czyli Wy, drogie rybki, chciałybyście być w szczęśliwej rodzinie, zarabiać dużo pieniędzy, odnosić sukcesy, być ludźmi, tak, kariery. Natomiast, no to tak powiedziałam przykładowo, natomiast jakaś sytuacja z przeszłości po prostu, która Wam dużo dyskomfortu niestety sprawiła, no właśnie, przeszkadza w tym, bo to, co przeszkadza, rycerz kielichów, powrót do przeszłości, powrót do jakiejś sprawy z przeszłości, sedno problemu, piątka kielichów, dyskomfort, po prostu dyskomfort, zniechęcenie. Karta rada, trójka kielichów, imprezuj po prostu, ucztuj, dokonaj ucztowania, baw się. Nie zważaj na to, co było, nie pamiętaj tego, zapomnij, to już nie istnieje, jest tylko tu i teraz. Trójka kielichów mówi o imprezowaniu, o fajnym towarzystwie, o weselach, o jakichś potańcówkach, o sukcesie, o zwycięstwie, o wszystkim, co fajne, pozytywne, lekkie, miłe, przyjemne, naprawdę i o bardzo, bardzo pozytywnym, fajnym otoczeniu, wspierającym bardzo, tak? Baw się, zapomnij o przeszłości, baw się. To, co nieuniknione i wynik. To, co nieuniknione, karta cesarza. Nieuniknionym jest to, że będzie na Twojej drodze, droga rybko, jakiś mężczyzna, cesarz, tak? Czyli władczy, głowa rodziny, bardzo często osoba na wysokim stanowisku, bądź też dobrze prosperujący gdzieś tam w sprawach zawodowo-biznesowych. I ten człowiek po prostu, czasami no nieco taki tyranowaty, ten człowiek, no nieuniknione, że na Twojej drodze stanie, tak? I on będzie gdzieś tam wpływał na Twoje decyzje, na Twoje wybory, ale ewentualnie to Ty, bo tarot to metafora, tak? To Ty będziesz po prostu nieuniknione, że Ty będziesz, droga rybko, takim właśnie cesarzem, tak? Czyli no, decyzyjny w wielu kwestiach, głowa rodziny, taki człowiek stateczny, spokojny, rozważny, ale bardzo rozsądny, tak? I to jest jakby nieuniknione, władczy też, tak? To jest nieuniknione i wynik król denarów. Kochane rybki, dzięki właśnie takiemu zachowaniu i bądź też albo dzięki temu człowiekowi Wy stajecie się królem denarów, tak? Czyli człowiekiem, który ma pieniądze, ma sukcesy, ma kompetencje, jest bardzo dobrym człowiekiem, ponieważ jakby zna ludzkie historie, tak? I doznał ich niejednokrotnie. I ten człowiek jest bardzo stabilny, potrafi sobie radzić w życiu, ale potrafi też pomóc komuś innemu. Ale przede wszystkim w sprawach zawodowo-finansowych, no bryluje, tak? I Wy jesteście takimi ludźmi. Dzięki temu człowiekowi, bądź dzięki takiemu zachowaniu cesarza, stajecie się królem denarów. To jest po prostu fantastycznie. I dołożyłam sobie jeszcze jedną kartę i to jest królowa denarów. Także, moi kochani, niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy jesteście singlami, czy singielkami, czy cokolwiek innego, tutaj macie szansę, mało tego, że na rozwój i sukces i zwycięstwo w sferze zawodowo-finansowej i naprawdę na taką satysfakcję i wejście na tą jedyneczkę, tak? Na tą jedyneczkę, na po prostu na podium, naprawdę na osiągnięcie dużego sukcesu, to jeszcze macie szansę na po prostu spotkanie drugiej połówki. A jeżeli jesteście z kimś, to na cudowny rozwój tej relacji. Bo królowa denarów jest wspaniałą kobietą, ma bardzo dobre serce również, kieruje się rozsądkiem, ale i emocjami, tak? Ma dobre intencje. Jest zaradna, potrafi zarabiać pieniądze, jest taka konkretna, ale ma bardzo dobre serduszko. Także nie dość, że możecie po prostu zrobić karierę i zrobić dużo kasy, to jeszcze możecie spotkać drugą połówkę, bądź też rozwinąć wspaniale relacje, w której jesteście, bądź będziecie, tak? No, fantastyczne karty. Tylko zapomnijcie o przeszłości, bo to już jest w tyle. To nie istnieje. Istnieje tu i teraz. I bawcie się. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę Wam, drogie rybki, wszystkiego, co najpiękniejsze w roku 2022, żeby był tym najlepszym rokiem. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.